Widać, że ten grzech wielki, który prezesowi postawił przed oczy pan Starzycki, dopełnił miary, bo odtąd i sam prezes to uczuł, i trwoga jakaś ogarnęła jego serce. Scena ostatnia, którąśmy starali się szczegółowo opisać, o mało że go o śmierć nie przyprawiła tak silnie krew wzburzona, uderzyła mu do głowy. Skończyło się przecież na tym, że cierpiała jego duma, że nie postawił na swoim, a uważał tę strzechę słomianą jako skałę granitową. O którą się rozbiją jego zamysły. Widział z pomiędzy tych drzew, wypielęgnowanych, wychodzącą rękę silną i młodą, która miała zagarnąć wszystko, co zbierał z takim wysileniem rozumu i chytrości, z tak wielką ekspensą sił i sumienia. Rozmaite szkody coraz większe utwierdzały go w tej myśli, że mu się już nic nie uda, że tu kres jego powodzeń. W tym czasie spłonęła jego gorzelnia. Umarł siostrzeniec, którego miał w zapasie dla postrachu panny Kamili. Potem, gdy dawał dyspozycję przy budowaniu wielkiego magazynu, spadł człowiek ze stropu, na który zaciągano belki o krok od prezesa i nogę złamał. A był to ten sam, którego nie tak dawno dziadzio wybił. Widok ten przeraził prezesa i myśli jakaś sprawiedliwości wyższej, surowej i nieubłaganej, jak błyskawica, przedarła się boleśnie przez jego głowę. Po obiedzie, z pełnym żołądkiem, z pełną głową, z bijącymi mocno pulsami i drżeniem gwałtownym serca. Poszedł prezes do gabinetu i usiadł w swoim krześle. Głowa jego robiła się coraz bardziej gorętsza i w skroniach czuł bicie jak młotem. Wtedy zjawił się szloma, któremu kazał przyjść zaraz po obiedzie. Ze zwykłym uśmiechem i elegancją wszedł Żyd, ukłonił się i zapytał o zdrowie. – Jezus Maria – odpowiedział prezes – alboż ty nie widzisz, że się mam najgorzej. Schudłem okropnie, nieszczególny mam apetyt i serce mi ciągle bije. Tego nie widać, odpowiedział Żyd. Jaśnie wielmożny pan wygląda bardzo pięknie. A co się tycze schudnięcia, to powiem jaśnie wielmożnemu panu, że to i lepiej. To jest znak zdrowia. Dla starego to nie znak zdrowia, odpowiedział prezes. To znak, że się zsuwa, opada, niknie, aż póki nie zaryją go w ziemię. A skąd jaśnie wielmożnemu panu takie smutne myśli przychodzą? Rzekł Żyd z uśmiechem. Skąd? A skąd pochodzą wszystkie myśli, jeśli nie stąd i, i, i stąd, rzekł smutno prezes i ukazał na głowę i na serce. Tu jest to, co pamięta dzień wczorajszy, a tu to, co przeczuwa jutrzejszy i drży przed nim. Ja czuję, że się zsuwam, że wkrótce pójdę z tego świata. Nic mi już się nie udaje. Strata za stratą ostrzega, że mi już nie działać należy, ale rozpamiętywać, co zrobił. A gdy wspomnę na to wszystko, to serce strwożone i drżące przesyła do głowy krew aby zjadliwe myśli zalała. To powiedziawszy wziął się obiema rękami za skronie i mocno je ściskał. Na co jaśnie wielmożnemu panu, rzekł szloma z uśmiechem jakiegoś zgardliwego politowania, dopuszczać sobie do głowy takie wyobrażenie. Prawda, Poniósł Jaśnie Wielmożny Pan straty znaczne, ale jakże się może obejść bez strat w gospodarstwo? Chcę mówić, w gospodarstwie i, i w handlu. A przy takim majątku, jaki Jaśnie Wielmożny Pan ma, to kropla w morzu. Straty to rzecz zwyczajna. Dlaczego ich uważać za jakieś dopuszczenie lub za karę? A ja, odpowiedział prezes, widzę pale zboży. Kiedy mi się spaliła gorzelnia, myślałem, że to przypadek. Kiedy to i owo przepadło, myślałem, że to przypadek. Ale kiedy mi siostrzeniec nagle umarł, który mnie jeszcze bronił od tych przeklętych starzyckich, kiedy ten sam chłop, którego nastawiłem, aby złapać i rozdrażnić starca z białą głową i uczciwym sercem, upadł o pół łokcia ode mnie i nogę złapał to już nie był przypadek, o nie. I ty byś tak myślał, gdybyś miał sumienie. Aleś ty szelma żyd. A przecież ja nie chciałem odpowiedział szloma z pewną godnością podejmować się żadnych intrygi. Chciałem mówić intryg przeciwko państwu starzyckim i jak mu panu radziłem nie podnosić ręki na nich, bo to ludzie zacni i uczciwi i im wyraźnie pan Bóg błogosławi. A czemuś ty mi nie radził, rzekł prezes, abym i innych nie gnębił. Choć byli nierozumni i głupi, choć sami leźli w sidła jak owce, ale zawsze to ludzie. Nie byłbym ich kusił, gdybyś mi choć słowo powiedział. Aleś ty mi huncwo cię pomagał, boś za to brał pieniądze, a teraz uśmiechasz się, kiedy mnie się głowa rozrywa i śpisz spokojnie, kiedy ja się przewracam po pościeli, jak potem pieniądz. Czyż to moja rzecz? Odpowiedział Żyd zawsze z uśmiechem. Dawać jaśnie wielmożnemu panu lekcję moralności i miłości bliźniego? <laughs> mnie się zdaje, że jaśnie wielmożny pan powinieneś to był sam czuć doskonale i lepiej wiedzieć ode mnie, że kusić głupiego nie godzi się. Że to wszystko jedno, co pijakowi poddawać ciągle wódkę, aby się na śmierć zalał. Co ślepego przyprowadzić na drów i kazać mu iść dalej, zachęcając, że tam już równa droga. A dlaczego Żeś, krzyknął prezes, nie gadał tak pierwej? Jaś wielmożny pan, odpowiedział szloma, kłaniając się, dawał mi od każdego kupna dobry procent. A ty niegodziwy szach raju. Zawołał i podniósł się z pięściami, ale upadł nazad na krzesło i znowu chwycił się za głowę. W ten czas przyniesiono mu list od pani Włodzimierzowej podziemskiej. Usłyszawszy prezes to nazwisko, ożywił się cokolwiek, usiadł prosto jak dawniej i usiłując spleść ręce na brzuchu, kazał sobie list przeczytać. Uwiadomiała go pani Włodzimierzowa krótko i zimno, że znalazłszy kupca na dwie wsi, które się znajdowały w zakładzie u prezesa, sprzedała je i że pieniądze, które mu winna, które na tych wsiach były oparte, znajdują się złożone w sądzie głównym w Żytomierzu, gdzie transakcja przyjętą została do akt i gdzie dług swój wraz z procentem będzie mógł odebrać. Był to cios silny, niespodziewany i uderzył go jak piorunem. Nadzieja zagarnienia tych wiosek po wyjściu bliskiego już terminu była ostatnią pociechą prezesa, ostatnim polem, na które spodziewał się jeszcze wystąpić i odżyć, ostatnią deską, na której jego duma z zalewu niepowodzeń wyratować się miała. Widząc, że ją utracił, jęknął głęboko, oparł się o krzesło i uczuł, że mu się w głowie zmieszało i krew gwałtownie na mózg napłynęła. Jezus, Mary, zawołał, Co się ze mną robi. Może jaśnie wielmożnemu panu y doktora, rzekł żyd prędko. Prezes nic nie odpowiadał, tylko trzymał się za głowę. To może jaśnie można mu panu księdza? dodał szloma. Dobrze, dobrze, posyłaj. odpowiedział prezes, wstrząsnąwszy się na te słowa i zwracając na żyda twarz okropnie czerwoną i wytrzeszczone oczy. Wyszedł szloma z gabinetu i kazawszy posłać po księdza proboszcza do bliskiego miasteczka i po doktora, sam wrócił prędko i udał się do panny Kamili, dając jej znać, że ojciec mocno chory. Zbladła jak ściana, jakby jakimś ciś przeczuciem uderzona biedna panienka i załamawszy ręce zawołała – o tom ja temu winna. Gdy przyszli oboje do drzwi gabinetu, zastali je ze środka na klucz zamknięte. Ale zaledwie kilkanaście sekund upłynęło, usłyszeli wewnątrz pokoju ryk okropny, potem silne stuknienie, jak gdyby coś ciężkiego upadło. W rozpaczy zaczęła panna kamila szarpać drzwi. Żyd wypadł, wołając na cały dom ratunku, a gdy się zbiegli ludzie i wyłamali drzwi, znaleziono prezesa na ziemi z siną twarzą i bez życia, widać, uderzony był apopleksją. W ręku miał pióro konwulsyjnie ściśnięte. Chciał zapewne pisać testament, bo na arkuszu, który leżał na stole, były te wyrazy nadzwyczajnie nieczytelnie i krzywo zaczęte. W imię, w imię święt potem jakieś znaki zupełnie niewyraźne. Próżne były wszelkie usiłowania i ratunek. Odcierano go, oblewano wodą, trzeźwiono. Szloma nawet krew mu puścił z cyzorykiem, ale krew pokazywała się tylko kroplami i zastygała natychmiast. W ten czas Szloma zostawił pannę Kamilę na kolanach i w rozpaczy przy zwłokach ojca a sam przyzwawszy jednego z oficjalistów za świadka, pozbierał i schował papiery i listy, i co tylko było na wierzchu, zamknął biuro, opatrzył zamki szuflad, szafek i szkatułek i opieczętowawszy wszystko starannie, oddał klucze owemu oficjaliście, a pieczęć pannie Beldo, aby ją oddała pannie Kamili, gdy się cokolwiek uspokoi. Tegoż samego oficjalista wyprawił znowu do proboszcza z uwiadomieniem, że już nie spowiadać, ale chować przyjdzie. A sam wiąwszy z sobą starego pisarza, który wiedział czego potrzeba dla przygotowania pogrzebu, dla żałoby panny Kamili i dworu, ruszył tejże nocy do Krzemieńca.